Witam w 11 odcinku z The Last of Us Part 2. Part 2. Zwał jak zwał, na YouTubie. Kontynuujemy zabawę na Twitchu równolegle. Dowiedzieliśmy się, że nasza przyjaciółka jest w ciąży i poszła smacznie spać. Nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Nieodpowiedzialne z jej strony, ale też poszła za tą miłością Eli. Możemy tylko teraz szukać za sobą, sprawdzić, czy jest bezpiecznie, jak powiedziała nasza bohaterka. No i cóż, kontynuujemy. Wymaga klucza. Dobrze. Klucz się znajdzie. W ciąży. Kurwa, w ciąży. Jak można ukrywać coś takiego? Kocha cię. 4 września. Perez, Green, Adams i ja dotarliśmy 2 dni temu do stacji nasłuchowej. Nie powinno tyle trwać. Stara notatka. Ale lepiej uważać. Przed pół roku. Mamy teraz luty, z tego co kojarzę. Jest prąd, ale najpierw stół rzemieślniczy, przy którym pewnie nic nie będę mógł zrobić. A nie, to jest stół rzemieślniczy. Zobaczymy, co będzie na końcu. Trzeba włączyć zasilanie. Dobra, mamy same problem. Bo tamten facet, nie mamy prądu. Tu wszystko już zebrałem. Ogląda mnie Alvin Twitch TV. On wszystkich ogląda. No teraz masz dużo więcej opcji chyba na tym editerze. Tak trochę tryb moderatora, ale nie? No nie wiem. Dokładnie. Mówisz, to się wyświetla taka lista. Jest moderator, VIP i na samym dole jest subskrybent, nie? Coś takiego, czyli redaktor, o redaktor. Kaptur założyła, no nie, to jest feature, ale detal. O, tu zmarł. Sfajczyłeś się? Chyba kiepski był z ciebie elektryk. W ogóle tyle botów, co wyświetla ten stream. To jest nie do pomyślenia. Oj.
Kubo dobo. A myślę, że teraz... Nie wiem. Myślę sobie, przecież teraz mnie wszyscy wokół widzą. Halo. To zaczęło chodzić, zrobiło się jasno, ale sobie przez deszcz to ciężko będzie usłyszeć. No i do radia, jazda. Super. Super. Kurczę, na dół. A kto je zamknął? Leciąg może, nie wiem. Ile ty lispir masz lat, że tak spytam? No offense, of course. No dobra. Wow. Joel, spodobałoby ci się tutaj? No, spodobałoby. Mógłbyś tu zagrać swój koncert. Casey, zmora z pracy. Czad. No nie. A to jej zmora. Możesz mi napisać dokładnie te opcje? /RK. Znowu będą mi kazać płakać, jak słyszę tą grę na gitarze. Po prostu opuszki muszą ci Mam dreszcze, jak go widzę, naprawdę. No dobra, chodź. To już? Tak. Kurwa. Normalnie gęsia skórka. Zacznę zgadywać. Chcesz sobie popsuć niespodziankę? Nie wiem. Czy to dinozaur? Przestań zgadywać. I tak ci nie powiem. Dobra. Czy to... słoń? Czy to... kabriolet? Zamiast gadać, lepiej idź.
No idę. Patrz pod nogi. Spoko. Całkiem ci odbiło? Ty powinnaś widzieć swoją minę. A gdybym utonęła? Nie utonęłabyś. Musisz popracować nad pewnością siebie. Co, śmiej się, staruszku. Póki możesz. Tędy. Wal się. Coraz lepiej pływasz. Pamiętaj, nie machaj bezładnie rękami. Odpychaj tylko wodę ramionami. Ba, ba, ba. Cieszę się, że zapamiętałaś. Eli, chodź, popatrz. Widzisz tego jelenia? Widzisz? Gdzie? Spójrz tam. Ta. Widzę. Ty. Wygląda jak... I co, fajnie? Odświeżająco. No, niemiło tak wpaść do wody, co? No, w sumie to i tak musimy tędy przepłynąć. Odegrałam się, jesteś bardzo zły. Jestem bardzo, bardzo zły. Wskakuj. Na bombę jeszcze, dobre. Dobra, musimy zanurkować. Weź głęboki wdech. Tak, nie ma problemu. Nauczyciel historii, który chce przeprosić za bycie dupkiem? Boże, wspomnienia takie, ja nie mam pytań. Kłóciłam się z nim, bo nazywał świetliki terrorystami. Często siedziałam w kozie. Wiesz co, powinnaś przestać się tak wkurzać. Ale ludzie to dupki. Nieważne. Tu też trzeba zarytować. Dokąd mnie prowadzisz? Odnowiona nowa Ellie i Joel to takie w ogóle... Czy to... Ten postęp techniczny. Nowe Adidasy? Ile ty ich właściwie masz? Za mało. Zawsze babą butów za mało, no. Chodź. Okej. Okay. Walić to. Mam dość zgadywania. Świetnie. Czekaj, czy to... olbrzymia kolekcja komiksów? Nie, nie, czekaj. Nowa kolekcja DVD. Tak. Ale która z nich? Po prostu... albo dysków optycznych, czy czegoś takiego. O, rany, Joel. Jesteśmy. Boże, to naprawdę dinozaur! Zgadza się. Joel! Niespodzianka. O, w mordę! O, kurwa, to jebany dinozaur! O, mocno. Co ty robisz? Eli, uważaj! Wlazłam na dinka! Widzę! Tylko nie spadnij i się nie zabij. Zobacz! Stoję na jebanym dinozaurze! Ej, ej, ej! Co ty wyprawiasz? Nie skacz! Po prostu zejdź! A skąd wiedziałaś, czy jest tam płytko, czy głęboko, co? Widziałeś to? Ach, widziałem. O, super, nie? Super, że nic sobie nie złamałaś. Ale super.
Co to? Książka. O dinozaurach. Okej. No dobra. No dobra. Co tam masz więcej? Kapelusz? O, rety! Chcesz przymierzyć? Nie bardzo. Twoja strata. Dobra. Jak tam jest? Lesz R 9 K beta. Okej, okay, włącz tryb czatu unikatowego. I co, że teraz użytkownicy będą się normalnie, że tak powiem, ojej. Mam kapelutka. Rany, ale masz pony. Ten tutaj to Velociraptor. Właściwie to Deinonychus. Tak czy siak Velociraptor. Tak. Przynajmniej tak je nazywali w takim jednym filmie. Kompsognat. Uff, groźna nazwa jak na takie wybierdki. Ale w grupie. Te oblazłyby cię. To też widziałeś w filmie? W sumie tak. Ale w innym. Zrobili też sequel. Kiepski był. Ale pojechali po Jurassic Park. Rany. Ten miał mózg wielkości orzecha. Co ty powiesz? Czyli coś was łączy. Dobre. Ale śmieszne. Triceratops to znaczy trójrogi łeb. Lepiej nie znaleźć się na drodze któregoś z tych rogów. Triceratops. Przynajmniej jednego kojarzę. Hej! Dimetrodon był drapieżnikiem alfa. Co to znaczy? Że niezły był z niego skurczybyk. Jakiś taki knypek. Zaraz, ty do mnie pijesz? Nazwa Gallimimus oznacza podobny do kurczaka. Kto to wymyśla? Naukowcy. No to głupi są. Brachiozaury jadły 270 kilo roślin dziennie. O, no już widzę te kupy. Była taka scena, w której nawet to powiedzieli. To się nazywa kupa gówna. Co to za film? I kiedy go obejrzymy? Wiesz co? Kiedy wrócimy do Jackson, zrobimy maraton. Nie no, mam nadzieję, że ten rajd, o którym mi mówiłeś, to... No, ale ja tam botów nie mam, wiesz? Znaczy, chodzi o to mi, żeby... Boty nie wyświetlały się na tej liście oglądających, Joe, nie? Znaczy, że są ten, na czacie. O którym mówiłeś. Velociraptor. Ale mały. Nie należy ufać filmom. Odświeżyłem sobie specjalnie stronę, żeby zerknąć. No i nadal się wyświetlają. Patrz, jaką ma grubą czachę. Trochę przypomina Tomiego. Powiem mu, że to powiedziałeś. Bratu, to zawsze można. Wystarczy spojrzeć pod właściwym kątem. Bum, Tomi.
Rany, wygląda jak ptak. Właściwie paleontolodzy uważali, że ptaki są potomkami dinozaurów. O, dziękuję, panie profesorze. Tak się składa, że wiem co nieco. Z filmu. Idź dalej. Często chodziłeś do muzeów? No nie, jak mi podaje, bo to dobrze. Sara je uwielbiała. Zaciągnęła mnie do wszystkich muzeów w Teksasie. Trochę jak żyrafa. Faktycznie, trochę tak. Ej! Teraz rozumiem. Mówiłam. Dobrze wygląda. Wiem co nieco. Z filmów. Ja wiem coś o supermocach, nie? A skąd? Z filmów. Oj, tu będzie jej się podobać dopiero. Kosmos zobaczy. Wiedziałeś o tym? Nie podoba ci się. Wracajmy. Bez kitu. Pewnie tak. Przy następnym live'ie ta opcja zadziała. Naprawdę, jak ci się uda ogarnąć tego rajda na dzisiaj, to ja... Hej, Joel, znasz wszystkie planety? Stawiam czteropak. Moją wolę znaj, Matole. Jak się uprę, nie pozwolę. Dobrze się czujesz? Moją, Merkury. Wolę, Wenus. Matole, Mars. O, okej, kumam. Całkiem fajne. Hej, Joel. Jakie zwierzę było pierwsze w kosmosie? Yes. Ale banał. To była małpa. A małpa, no tak. Nie, bo owocówki. Tak, w 47. Chcieli sprawdzić ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Przeżyły. Kurde, mała, aleś ty mądra. Dzięki. Jak on tańczy, czy ty to widzisz? Stały się supermuszkami? Co? Nie. No, jak się wierci? Jak się wierci? No i się jeszcze drapie i się wierci. Rany. Dawaj kolejną ciekawostkę. Podobno księżyc pachnie jak proch strzelniczy. Faktycznie ciekawe. Zaraz, skąd niby... No, widocznie astronauci pozyskiwali próbki i wąchali je później. Dobra, co dalej? Ty mi powiedz. Przepytaj mnie. Nie wiem... Kto pierwszy poleciał w kosmos? A, łatwizna. Yuri Gagarin. Gagarin? Tak to się... Gagarin? Nie wiem, jak to się wymawia. Znam go z książek. Tak czy siak. Poleciał 12 kwietnia 1961 roku. Zaimponowałaś mi. Ile książek o tym przeczytałaś? No weź, Joel. To niesamowite. Opowiedz mi, co ci się tak podoba? Nie wiem. Ludzie w twoich czasach... Zrób z tego klip, proszę. Zrób z tego klip. Można tak powiedzieć, jasne. To znaczy, nie musieli latać w kosmos, ale i tak to robili. Mieli ikrę. Ikrę. Dobra, mała. Już rozumiem. Lightsaber prawie. Pierwszy łazik kosmiczny. Tak jest. A gdzie kierownica? Łaziki nie mają kierownic. Tylko joysticki. Huh. Czekaj. To autentyk? Autentyki zostały na księżycu. Tak więc nie.
ile tutaj jest ciekawostek, historii, widać jej zainteresowania, Boże, downe. Zakładaj, zakładaj, no. Ekstra. Ładnie pachnie? Kosmosem i kurzem. O, ten już gorzej, coś tam, coś tam. O, ten ma różowe na dole. Już ci mówię, czy mam włączone klipy. Na pewno mam włączone, bo chłopaki wcześniej robili klipy. Utwórz klip. Ja to mam nagrane. Panie. Już mam nazwę na odcinek. Kiedyś to było. Spoko. Ty pierwsza. Niesamowite. Uważaj. Jadź. Co jest grane? Okej. Patrz, ile tu jest guzików. Ale wypas. Rany. Wyobraź sobie, że... Sto lat, mała. Co to? To coś, czego musiałem się nieźle naszukać. Proszę. Zamknij oczy. Nie pożałujesz. Okej. Tam normalnie mam dreszcze, nie? Może być. Żartujesz sobie? Nie ma za co. No to może pokręćmy się, co? Czemu nie?
ziemi. Co? To wspomnienie jest... Wow. Zatkało mnie. Jak oni potrafią po prostu tyle emocji wzbudzić. Nie wiem, która to jest godzina rozgrywki. Czekaj. Każdym razem, jak ona bierze gitarę, jestem bliski, żeby mieć łzy w oczach. To... Jeszcze w ogóle tutaj jest Joel, który... No, już go nie ma. To jest wspomnienie. No, ojciec, dalsza no. Część muzeum. Nie zaglądałem do tego. No to chodźmy. Boże! Sprawiasz jeszcze komuś tyle problemów? Chodź tutaj! Nie! Ej, kto tu ma urodziny? Oklepany argument. Czekam na rozbrysk! Przed nami mnóstwo zwiedzania! Raz kozie śmierć! Dżad. No, coś w tym jest, że człowiek normalnie pojechał do tego muzeum. A sprawdź, gdzie ono jest. W ogóle takie istnieje w tym miejscu. Hej, podsadź mnie tam. No nie wiem. Otworzę ci drzwi. No weź, nie możemy stchórzyć. Będę miał na odcinku na YouTube tego klipa, nie martw się. Dobra, złe wieści. Drzwi są zablokowane. No, spróbuj znaleźć inne wejście. Przejdę się dookoła. Okej, uważaj! Sama uważaj! W okolicy są dinozaury! Trzymaj się, stary. No i mogą do tego wejść, nie? Dotknąć tego wszystkiego. To jest największa frajda. Mogą dotknąć, wejść, zobaczyć, jak to jest siedzieć na tym miejscu. Oczywiście brak uczucia. Ale jednak samo wejście do takiego czegoś. Zabijałem dla nich. Ciemno tu. Który żołnierz przy bramie ostatni płakał. Kurde. O panie. Dzieciak, który wbiegł w zasięg wybuchu, nie dał się... No i oczywiście... brak czujnika ruchu w padzie. Widać cokolwiek na tym streamie?
Wyoming. Miasto Wyoming. Głupie wypchane zwierzęta. Jak mu się oczy świecą. Co? Tak? O. A. Szlak. Dzik mnie właśnie potrącił. Byłem skupiony na rozmowie, to mi się nie przestraszyłem, o dziwo. Liar squad. Liar! Ellie? Tu jestem! Co to kurwa było? Jakiś zwierzak. Dobra, no to w drogę. Chcę rozpalić ognisko, zanim się ściemni. No chodź. Co widać? Lispir. No to tym akcentem kończymy 11 odcinek. I widzimy się w następnym dniu drugim w Seattle. Na razie.